Cześć, tutaj Tomek Kopyra z blogu blogkopyra.com. 88. odcinek 100 pytań do Kopyra. I jedziemy z pytaniem Jacka. Hello, mam takie pytanie. Możliwe, że już dupa i nie przejdzie do kolejki gdzieś dalej. Spokojnie. Riz versus Porter Bałtycki. Leżakowanie w tych samych beczkach, powiedzmy po Bourbonie. Kto wygra? To jest pytanie z tych, które kiedyś tam miałem. Z kim byś wolał walczyć? Z kaczką wielkości słonia, czy ze 100 słoniami wielkości kaczki? Nie? Nie, no generalnie uważam, że Riz ma większy potencjał na urywanie dupy, na robienie wrażenia, na robienie efektu wow niż Porter Bałtycki, ale konkretny Porter Bałtycki leżakowany w konkretnej beczce może bardziej wyrywać z butów niż konkretny Riz leżakowany w konkretnej beczce. Rozumiecie? No tak jest po prostu. No. Liczy się dyspozycja dnia, liczy się świeżość beczki, liczy się bardzo wiele rzeczy. Natomiast no, Riz jest bardziej taki charakterny. No z drugiej strony ktoś może docenić, że a to jest takie bardziej eleganckie, bardziej złożone. Także no, nie można odpowiedzieć na to pytanie. Ja osobiście więcej się spodziewam po Risie niż po Porterze Bałtyckim. Ale szanuję Portery Bałtyckie, bardzo lubię Portery Bałtyckie, bardzo mi się podoba to, że browary robią wersje leżakowane w beczkach z jakimiś tam dodatkami i tak dalej. Idźmy tą drogą, pokazujmy, że Porter Bałtycki, piwowarski skarb polski. Czesław Tyson. Jak myślisz, jaki styl dla początkującego jest najtrudniejszy i dlaczego to jest Black IPA? Dziękuję. W ogóle nie uważam Black IPA za trudny styl. Hint, jak zrobić bardzo dobre Black IPA? On nie jest do końca zgodny z duchem craftu, w moim odczuciu. Aczkolwiek generalnie jest zgodny z duchem craftu. A mianowicie robimy zwykłe IPA i barwimy je cinnamarem. Cinnamar to jest taki związek, ekstrakt barwiący z Weiermana. Co ciekawe, ten środek powstał ponad 100 lat temu. Oni go wymyślili w Weiermanie. On służy do barwienia piwa, a jednocześnie nie wnoszenia nut palonych, kawowych, czekoladowych. Tylko przyciemnia. Oni to jakoś tam sobie wymyślili, metodę pozyskiwania tego cinnamara, żeby móc przyciemniać piwo, ale jednocześnie nie wnosić w ogóle nut palonych, kawowych, czekoladowych. I wtedy jak zrobisz to, rzeczywiście jesteś w stanie z cinnamarem osiągnąć ten efekt, że wow, piję z zamkniętymi oczami, piję, czuję IPA, otwieram oczy czarne. Natomiast umówmy się, nie do końca tak naprawdę wszyscy oczekują tego, nie? Ja sam, ale też wiele osób szuka w tym Black IPA tego właśnie prażonego słonecznika. No to tego nie uzyskasz, jak nie będziesz miał troszkę tych palonych, kawowych nut. Więc generalnie Black IPA uważam za w ogóle jeden z prostszych stylów. Podobnie jak American Stout. To są naprawdę wdzięczne style. Tam się można dużo potknięć, ukryć pod palonością w przypadku American Stoutu, pod chmielem, pod, no ja wiem... No naprawdę, to są proste style. Które są trudne zatem? Na pewno trudne są lagery. Jasny lager. Pils. To nawet nie można powiedzieć, co tam jest trudnego. Tam jest wszystko trudne. Dlatego, że tam właśnie nie ma czym przykryć. Tam wszystkie błędy wyłażą na wierzch. Diacetyl od razu wyłazi na wierzch. DMS od razu wyłazi na wierzch. Wszelkiego rodzaju estry, bo na przykład nie upilnowaliśmy tam, od razu wyłażą na wierzch. Niewystarczające nachmielenie wyłazi na wierzch. Od razu nam czegoś brakuje. Więc uważam, że lagery i generalnie piwa bardzo mocne. Dlaczego? Dlatego, że trudno poprowadzić fermentację. Trzeba mieć dużo drożdży dobrych. Trzeba kontrolować temperaturę fermentacji, żeby nagle się nie okazało, że to wyłazi nam przez pokrywę. Produkują się niesamowite ilości estrów. Piwo wali po prostu rozpuszczalnikiem potem. Więc piwa mocne i piwa dolnej fermentacji to uważam za trudne, czyli na logikę najtrudniejsze powinny być piwa mocne dolnej fermentacji, czyli na przykład portery bałtyckie i tak dalej. Chociaż w porterze bałtyckim już coś tam można ukryć, ale już w takim pilsie, jasnym lagerze, też taki paradoks. Najtrudniej jest zrobić takie piwo bezsmakowe, jak powiedzmy Żubr, Tyskie, Lech, nie wiem, tam Warka. Najtrudniej jest takie piwo zrobić. W domu. Albo jeszcze trudniej jakiegoś Bud Lighta czy Miller Lighta. Piwosław.
Piwosław, mam pytanie odnośnie piany. Dlaczego czasem, nawet przy tej samej warce, jest ona drobno pęcherzykowa, a czasem są duże pęcherze, które szybko znikają? Co ma na to wpływ? No jeżeli przy tej samej warce, czyli uważyłeś piwo, jedna butelka jest piękna piana, druga jest beznadziejna piana, no to albo masz brudną szklankę, jeżeli na szklance są pozostałości tłuszczu albo płynu do mycia naczyń, będzie masakryczna, słaba piana. Albo coś było w butelkach, tak? Czyli jedna butelka na przykład była właśnie w jakiś tam sposób, coś tam się zadziało w tej butelce. Czy tylko dodatki niesłodowane w postaci pszenicy mają na to wpływ? W piwach ze 100% zasypem słodu jęczmiennego zdarza się lepsza piana niż piwo z dodatkiem 50% słodu pszenicznego. Czy mają na to wpływ tylko białka, czy są jakieś inne metody, by uzyskać pianę zbliżoną do tej słynnej z Guinnessa? No. O pianie z Guinnessa już mówiłem. To jest zasługa azotu. W warunkach domowych nie do zrobienia. Nie do zrobienia. Prędzej zrobisz sobie w warunkach domowych tak zwany beer engine, czyli pompę, że pompujesz po prostu z kega piwo, to będziesz miał ten efekt. Chociaż no ten taki śmieszny do piwa, ten ultradźwiękowy, który tam beer thing, tak? On da ci efekt piany z Guinnessa. Można zainwestować. Znaczy, powiem szczerze, miałem o tym robić osobny filmik, ale mi się chyba nie chce, bo prawie tego nie używam. Prawie tego nie używam. No ale jeżeli masz piwo, które ma białka, ma dwutlenek węgla w sobie, ale nie ma piany, no to to ci uratuje to piwo. Znaczy, popuszczasz i on robi taką piankę, rzeczywiście piankę jak na azocie. Może jednak nagram jeszcze o tym odcinek. Natomiast tutaj piszesz, że słód jęczmienny albo 50% słodu pszenicznego. No dużo zależy na przykład od przerwy białkowej, tak? Jak nie zrobisz przerwy białkowej, to w jęczmieniu możesz mieć więcej tego białka koniec końców, niż jak w piwie z pszenicą zrobisz tą przerwę białkową za długą i ona porozwala te wszystkie białka. Ale to nie są proste rzeczy. No. Naukowcy się głowili nad tym dużo. No ja zauważam, że rzeczywiście dodatek pszenicy dobrze wpływa, dodatek słodów karmelowych, dodatek słodów palonych dobrze wpływa. Źle wpływają, zauważyłem, płatki owsiane, paradoks, bo w zasadzie powinny dobrze, ale one chyba wnoszą jakiś tłuszcz. Bardzo źle wpływa kawa, wszystko co ma tłuszcz źle wpływa, wiórki kokosowe, tłuszcz generalnie rujnuje pianę. Dobra, Donald Musk. Mówiłeś, że piwowarzy domowi są w stanie uważać piwo, które nie zepsuje się przez 4 lata. Czy to się tyczy też jasnych, lekkich piw? Czy po tak długim czasie nie powinny pojawić się aromaty autolizy czy przez osad drożdżowy w butelce? No więc oczywiście lekkie, jasne piwa nie nadają się do długiego leżakowania. Takie piwo im świeższe, tym lepsze, podobnie mocno chmielone. Ale jest różnica między lekkim utlenieniem, które najczęściej nie pójdzie tak aż strasznie w mokry karton, a częściej pójdzie w miód, w karmel. To i tak to piwo będzie mdłe, nieprzyjemne, ale jednak ono nie będzie zepsute. Więc to, że możemy wypić jasnego pilsa czy pale ale'a po 4 latach, to bardziej w tym jest fajne to, że wow, piję 4-letnie piwo swoje, patrzcie, szwagier, patrz, 4 lata i smakuje dobrze, niż oczekiwanie, że to piwo będzie genialne. No nie będzie genialne, no nie będzie genialne, nie da się natury oszukać. Takie piwa powinno się pić świeże. A propos szwagrów, Janusz Koran Mekka. Myślę, że to jest ten sam człowiek, co Donald Musk. Tomku, jak myślisz, czy jest sens w poczęstowaniu APA, AIPA i tym podobne betonowych Januszy, chyba piwnych? Poczęstowałem jednego własnoręcznie uważonym New Zealand Pale Ale, buchającym cytrusami, tropikami i stwierdził, że to mocniejszy z laty bażan. No ręce opadają. Mówię tak, zawsze to powtarzam, nic na siłę, nic na siłę. Natomiast rzeczywiście ja zauważam pewną prawidłowość. Jeżeli ktoś jest piwoszem, a mówi, o, piwo to moje paliwo, piwa wypija ogromne ilości, to da nim nie zrobisz efektu piwem mocno chmielonym. Bo on uzna, że on tego nie szuka. Natomiast piwem mocno chmielonym, właśnie buchającym cytrusami, zrobisz efekt na ludziach, którzy mówią, ja to piwa nie lubię, odrzuca mnie piwo. To na tych ludziach właśnie zrobisz mocno chmielonymi piwami efekt. Ja bym na siłę nie zmuszał, ale no myślę, że oni też są w stanie docenić. Tylko, że no
Mówię, raczej do nich dotrzesz jakimś mniej wyrazistym piwem, ale na przykład będzie miało trochę mocniejszą goryczkę. To pełniejsze będzie trochę. To tego ludzie często szukają w piwach, nie? To znaczy słodszym. Znaczy nie słodkim, ale trochę słodszym. Takim, wiecie, ze słodem monachijskim. On mówi, o, tutaj to nie jest takie wodniste, nie? Rozumiesz? Na nim cytrusy nie zrobią takiego, na takim Januszu wrażenia. Jarem. Śledzę uważnie całego bloga i skrupulatnie oglądam, notuję wszystkie informacje w przygotowaniu do mojego pierwszego zacierania. Chciałem zapytać, jak teoretycznie wpłynie na szybkość fermentacji, jak i na smak ostateczny piwa zadanie większej ilości drożdży. W przypadku warki 20 litrów zadam dwa razy S04 po 11,5 grama. Czy fermentacja zajdzie szybciej, czy jednak tak samo? Myślę, że nie jesteś w stanie w warunkach domowych zauważyć różnicy, ale oczywiście, jak zadasz więcej drożdży, no to fermentacja powinna przebiec sprawniej, szybciej. Przede wszystkim powinno się utworzyć mniej estrów podczas namnażania. Przy czym różnica dwa razy, to dla drożdży to jest w zasadzie żadna różnica. Różnica 10 razy więcej drożdży, 100 razy więcej drożdży, to jest różnica. Czyli na przykład dodajesz łychę gęstwy, czy dwie łychy gęstwy zamiast saszetki uwodnionej. No to tam różnica jest fundamentalna. Wbrew pozorom, im szybsza fermentacja, to wcale nie zawsze jest lepiej. Nie zawsze. Zwykle nie jest lepiej, nigdy nie jest lepiej, tak? Fermentacja powinna być odpowiednia. I odpowiedni powinien być ten czas lagu, czyli kiedy się namnażają, nic się nie dzieje. W zasadzie mówi się, że te 12, 36 godzin, no 24 godziny lagu, czyli czasu namnażenia, kiedy się jeszcze fermentacja nie, to jest idealnie. Jak fermentacja ci rusza po 3 godzinach, no to mówi się, że to nie będzie ten. Na przykład Weizen w ogóle nie wyjdzie, jak ruszy tak szybko fermentacja, bo nie zdąży naprodukować tych bananów. Ale tak, powinna po prostu sprawniej i nieco szybciej, ale to są nie do zaobserwowania w warunkach domowych ten. Chyba, że masz bardzo mało drożdży albo bardzo słabe, no to wtedy jest duża różnica, tak? To się ślimaczy. GD. Czy istnieje jakiś problem w browarach komercyjnych, aby przy ważeniu piw pszenicznych czy żytni dodawać łuskę, na przykład gryczaną, aby usprawnić proces filtracji? Często w wywiadach przy piwach z dużym słodem, procentem słodu żytniego, piwowarzy narzekali na strasznie długą filtrację. Przy czym, no bo pytanie jest o, aha, jeszcze nie doczytałem. A nie, było, łuskę gryczaną. Tu są dwie różne rzeczy jakby. Łuska gryczana przy surowcu, który nie ma łuski, jak najbardziej jest w porządku. Tak robi browar w Grodzisku. Ale też byłem świadkiem takiego ważenia kiedyś w artezanie, gdzie ta łuska właśnie tam gdzieś pływała i nie chciała tam, jest to chyba nawet z tego filmik, że ona nie zadziałała. Ale generalnie łuska gryczana, tak. Łuska ryżowa w Stanach też popularna. Jak najbardziej można ją przy piwach, które nie mają łuski, używać. Ale w piwach żytnich problem nie polega tylko i wyłącznie na tym, że one nie mają łuski. Problem polega na tym, że one mają bardzo, zwiększają lepkość. Słód żytni zwiększa lepkość. I co z tego, że my mamy złoże, jeżeli to jest tak lepka ta brzeczka, że ona się nie chce przesączać przez to. Więc, no bo umówmy się, praktycznie nikt nie robi 100% żytniego. Tego żytniego się tam używa 30, 20, 50% max. Więc mamy łuskę jęczmienną, ale problem jest w lepkości. Żeby tę lepkość zlikwidować czy ograniczyć, należy zrobić przerwę beta-glukanową w czy bodaj 38 chyba stopniach. I ona, czy tam 38-40 stopniach, i ona rozwala te łańcuchy beta-glukanowe, i wtedy ta lepkość jest mniejsza. Inna sprawa, że jak ją zrobimy bardzo długą, to po prostu nie będziemy czuli tego efektu żyta. Są takie żytnie piwa, w których no, aha, no to taka ziemistość, to ten. No, a są takie, które są rzeczywiście wow, ale to gładkie to jest. No, tutaj już piwowar musi podjąć pewne decyzje. Co mu z tego żyta jest potrzebne? Czy to, żeby napisać na etykiecie rye, czy to, żeby ono jednak było nieco takie gładsze, takie troszkę kisielowate, ale nie może to być kisiel, bo ten kisiel, krochmal, on nie będzie nam chciał się filtrować. Katarzyna Cholewa Zalewa PRL 24. Czy w teście z zasłoniętymi oczami coś na wzór The Brain odróżniłbyś sezona
od tripla. Oba style są przyprawowe, pieprzowe. Oba są estrowe, podobne do owoców cytrusowych, pomarańcze, cytryny. W obu mogą być aromaty kwiatowe pochodzące od chmielu. Oba też są mocno odfermentowane i oba mają belgijskie szczepy drożdży. Czy mógłbyś wyjaśnić jakieś ewidentne różnice pomiędzy tymi stylami, które by pomogły odróżnić te piwa w ślepym deszcz? Oczywiście, to jest pytanie bardziej nie to, czy ja bym je potrafił odróżnić, czy czym je odróżnić, tylko czy powinny się różnić. Moim zdaniem powinny. Saison powinien być znacznie bardziej fenolowy. Znaczy w zasadzie w triplu, moim zdaniem, fenoli w zasadzie być nie powinno. Znaczy tam powinny być estry, tam powinna być jakaś lekka brzoskwinia, jakieś lekkie takie nuty słodowe, ale on ma być w miarę czysty. Natomiast Saison powinien być mocno fenolowy. Takie nuty, biały pieprz, czasem zahaczające wręcz o goździk. Więc fenolowością się głównie różnią Saison od tripla. Wojtas P3. Co się stało z festiwalem Birofilia i czemu już go nie ma? Był o tym cały odcinek. No, generalnie ktoś w grupie Żywiec podjął decyzję, że nie jest im po drodze ze wspieraniem craftu. I zamiast ograniczyć festiwal tylko do piwowarów domowych, to stwierdzili, aha, a to był jeszcze czas, kiedy tam mocno cięto koszty do kości, znaczy były cięcia wydatków bez względu na koszty. No i po prostu stwierdzono, że nie będą go ograniczać, nie będą go ten... Zresztą tam też była taka koncepcja, że niech to sobie wszystko idzie do tego Cieszyna. I w tym Cieszynie niech tam se ci piwowarzy domowi niech se tam ważą. No i tak się stało koniec końców. No po prostu decyzja polityczna. Decyzja polityczna. Ktoś podjął decyzję, że nie jest im... W ich linii nie jest to, żeby rozwijać to dalej. Tom. Czy wydaje się panu dobrym pomysłem owinięcie butelek folią stretch ze szczególnym uwzględnieniem kapsla i czy pana zdaniem mogłaby zastąpić lak w piwach leżakowanych? I drugie pytanie, czy wahania temperatury w piwnicy... Aha, dobra, najpierw o tej folii stretch. Folia stretch wydaje mi się w miarę ciekawym pomysłem, jeżeli chodzi o ochronę etykiet przed ślimakami. Natomiast ochrona kapsla, no wydaje mi się, że ta folia stretch nie jest szczelna w 100%. A po to lakujemy kapsel, żeby tam się nie dostawała wilgoć. To nie taka wilgoć, że kropla, tylko w ogóle wilgotne powietrze, no wiesz co chodzi. Wydaje mi się, że jak ja kojarzę folię stretch, że tam pod nią spokojnie wchodzi no para wodna, tak? Więc nie wydaje mi się, żeby to było dobrym pomysłem, natomiast jeżeli chodzi o ochronę etykiet przed ślimakami, pro pomysł. Czy pana zdaniem mogłaby... Drugie pytanie. Czy wahania temperatury w piwnicy w granicach od 15 do 20 stopni jest niegroźne dla piwa? Głównie portery, risy i belgii. No, nie jest to idealnie, ale tragedii też nie ma. Jeżeli nie przekracza tych 20 stopni, no to w zasadzie tam to nie jest tragicznie, tak? 16... Idealna temperatura do leżakowania to jest jakieś 10, 8, 12 stopni. Bliżej zera też jest dobrze. Do 16 bliżej też jest dobrze. Natomiast no już powyżej 20, no to już jest niedobrze. Przy czym mówi się, że też ważne jest nie tylko to, jaka to jest temperatura, ale jakie są wahania tej temperatury. To znaczy, lepiej, żeby cały czas było 16, czy 18, czy, no 18, czy 20, niż miałoby być w nocy 10, w dzień 20. W nocy 10, w dzień 20. Podobnoż takie wahania nie są korzystne. Gorzki 2. Tomku, poczuć opinię... Nie 2, Gorzki. Tomku, poczuć opinię, jakie te dyski masz i jak się sprawują. Mam sam dwa takie terabajtówki, ale miejsca brakuje i szukam opinii o czym, co ktoś poleci. Bardzo chętnie, tylko co ja tobie mogę doradzić? Ja mogę doradzić za 10 lat, jak ja odpalę te dyski i wszystko będzie czytało idealnie. Czy za 20, czy za 30. Obawiam się, że nie będzie. Znaczy za 30. Już będą inne formaty, w ogóle wszystko ten. Także... Nie wiem. No bo no do tej pory nie miałem z nimi problemów, tak? Ja używałem Seagate'ów tam 2 giga i teraz kupiłem jakiś kurna, inny, ten 3 terabajtowy. Ale to jest tylko kwestia, ile płacisz za terabajt, no. Ile złotych.
Natomiast no, nie mogę powiedzieć jakichś opinii wiążących, no bo po prostu nie wiem. Ja ich używam tylko i wyłącznie do archiwizacji. Nie montuję z nich, tak? Nie zaczytuję z nich, dlatego że to są dyski no, takie tradycyjne, czyli magnetyczne. No i one ze swojej strony są dużo wolniejsze niż dyski SSD, które mam na Macu. Więc to w ogóle nie ma szansy, żeby na nich pracować jako... No, że tam sobie podłączam i tam są tam na dysku pliki i ja sobie je montuję. No to by się nie udało. To by trzeba dysk SSD. Czy SDD? SSD? Cholera wie. Wiadomo, o co chodzi. To by było wszystko w tym odcinku. Do usłyszenia. Cześć.